w kolejny dzień w Zakopanem. Jest godzinka 8:27. Właśnie wróciliśmy ze śniadania, przebieramy się, albo w sumie ubieramy na siebie dodatkowe ciuchy na narty i jedziemy. Dzisiaj jedziemy na stok na Rusiński, tak? Dzisiaj jedziemy na Rusiński, wczoraj byliśmy na Kotelnicy i na Bani. Także dzisiaj poznamy sobie nowy stok. Ja kiedyś tam byłam z rodzicami jakiś czas temu, ale szczerze nie pamiętam, jak tam było. Jutro możliwe, że będziemy jechać na małe cichę kurtkę. Masz tam na... Narciarska. Nie jest narciarska, to jest narciarska. Wstaliśmy, słuchajcie, dzisiaj rano i byliśmy tacy obolali. Wszystko mnie bolało. Ręce, plecy, nogi, dosłownie wszystko. Ale teraz już tak, wiecie, się rozruszaliśmy i jesteśmy zwarci i gotowi. Pakujemy się i jedziemy. Jak jeździcie na nartach albo spacerujecie w zimę, to pamiętajcie o kremie z filtrem. Ja tutaj akurat wzięłam na wyjazd taką malutką pojemność kremu z filtrem z Murada. To jest dość drogi produkt, ja akurat dostałam go w paczce PR-owej, ale bardzo fajny, więc mogę polecić, jeśli macie większy budżet na krem, to możecie sobie go śmiało kupić. Fajnie właśnie jest taki malutki, podręczny, mieści mi się wszędzie, jak gdzieś jadę. No i pamiętajcie, że ochrona przeciwsłoneczna jest ważna. Zimą również świeci słońce, mimo że wydaje nam się, że nie, także na narty must have. I ja ze sobą na narty biorę sobie też zawsze do kieszeni malutki krem do rąk i malutki balsam do ust. Mam dzisiaj kremik z The Body Shop z kalendarza i balsamik taki jakiś po prostu zwykły, standardowy, jakaś taka lanolina mała. Wczoraj wzięłam coś innego ze sobą i całe mi zamarzło w czasie jazdy. Jak miałam suche usta i chciałam posmarować, to nie byłam w stanie wycisnąć ani trochę, ale to jest właśnie taka bardziej konsystencja gęsta. Wydaje mi się, że ten drugi lepiej się sprawdzi na stok, bo jest bardziej taki olejowy, oleisty. I wychodzimy. I dzisiaj, słuchajcie, jest zimniej. Dzisiaj mamy minus 6 stopni na minusie. Minus 6 stopni na minusie. Tak, właśnie tak. Jest taki skwierczący śnieg, jeśli wiecie, o co chodzi. Jak się chodzi, to słychać, że tak skwierczy pod nogami. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajna zima, pięknie. Postój na kawkę, maku. I lecimy na stok. Dojechaliśmy, słuchajcie, na miejsce i jest tutaj takie słoneczko, jest tak piękna pogoda na miejscu, rewelacja. Jest duży minus, bo jest minus 7, ale jest piękne słoneczko. Ubieramy sprzęty i jedziemy na górę. Już jesteśmy po kilku zjazdach, jest, zobaczcie, tak pięknie, naprawdę, przepięknie świeci słońce. Są super warunki, bo jest bardzo mało ludzi na stoku, nie ma prawie w ogóle kolejek, więc jest rewelacja. Kasper, słuchajcie, bardzo fajnie sobie radzi, jak na to, że jest w sumie dopiero drugi dzień. Sam zjeżdża teraz z Rusińskiego, a to jest dość wysoki i taki w miarę stromy stok. Także Kasper jest przykładem, kto nie wcześniej nie jeździł na nartach, a chcecie spróbować, mimo że jesteście dorośli lub już po prostu wydaje wam się, że jest za późno, to śmiało możecie próbować, bo fajnie sobie radzi. Ale mam takie właśnie przemyślenia, że ostatnie lata, jak jeździłam tutaj na nartach, to częściej decydowałam się na snowboard. Wypożyczałam sobie snowboard i jeździłam właśnie na snowboardzie. I wydaje mi się, że snowboard daje mi taką większą adrenalinę niż narty. I chyba przy kolejnym wyjeździe decyduję się na snowboard. Narty też są fajne, ale wydaje mi się, że dla mnie właśnie takie bardziej podnoszące adrenalinkę jest snowboard. Zrobiliśmy sobie z Kasprem małą przerwę i się śmieję tutaj, bo zobaczcie, w czym nam dali herbatę. Nie dość, że jest taka potężna, to jest w kuflu po piwie, ale bardzo smaczne. Jemy, jeszcze myślę, że raz, dwa razy zjedziemy, zdążymy. Mamy do 12:50 karnet. Nogi i mnie też trochę już bolą, no to zjedziemy sobie ostatni raz i jeszcze mamy jutro. Skończyliśmy jazdę, chciałam wam pokazać kombinezon, który sobie patrzyłam ostatnio w sklepie, ale wrzucę wam tutaj screena, bo chyba nie widać na telefonie. Byłam przed wyjazdem w 4F-ie i znalazłam piękny kombinezon taki w tie-dye, czarno-zielono-turkusowy, piękny i słuchajcie, stwierdziłam, że jak będzie mi się dobrze dzisiaj jeździć, to po powrocie sobie go kupię. Teraz stwierdziłam, że jeszcze dopiero rozpoczniemy sezon, zobaczę jak tam mi się jeździ i tak dalej, ale bardzo mi się podoba, więc wracam i w poniedziałek lecę go kupić. Thank you.
Po obiadku podjechaliśmy pod Bacówkę. Mamy tutaj z polecenia Moniki i Mateusza podobno jakieś pyszne oscypki, więc jedziemy sobie kupić od razu, żeby zabrać jutro do domu. Mateusz wczoraj już ma w pokojach lodówkę, więc będziemy mogli zostawić sobie je w lodówce, ale w sumie możemy zostawić też je w aucie. Można zjeść na świeżo. Można zjeść na świeżo, ale można zostawić w aucie, przecież i tak jest tutaj mróz, więc nic się z nimi nie stanie. Ewentualnie troszkę przymarzną. Kościelisko, bacóweczka. O, kocurek! Cześć, malutki! Smacznego! Smacznego! Dzień dobry! Ale taki opalany drewnem? No to proszę pani tak. Teraz z miodem. Walimy. Znaczy jemy. Takiego tu opalonego. Ładnie wyglądają. I duży wybór. Oscypki kupione. I tu jest tak śmiesznie, słuchajcie, że samemu się je tu drzewa opala. To nie tu. To tu? Nie. Ona z tyłu powiedziała. Aha. O kocurek, ojejku. Pojadł sobie karmę i teraz sobie mleczko pije. Tam? Będziemy? Ojejku, dzień dobry! Ale piękny, bielutki. A, proszę. I tutaj się kładzie, tak? I samemu się je podgrzewa. A tam jest żurawinka. Chcesz? No jednego chcę, mówię, no. Dawaj, będziesz bacą, Kacper. Ale jest zimno. Stanę sobie tutaj bliżej. Robimy próbę smaku. Oscypeczka prosto z paleniska. Mmm, pyszny. Jezu, ale taki idealnie roztopiony. O, kto robił? Prezesy. Ci przewracały. No chłopaki, wyborne. Według mnie jest tą żurawiną lepszy. Żurawiną pychlokokarowską. No, lepszy jest żurawiną niż sama. Umyłam się teraz po nartkach, na sobie mam nasz najnowszy t-shirt w momencie, kiedy wlatuję na YouTube ten vlog. W tym samym dniu, czyli 12 grudnia w niedzielę o godzinie 20 jest oficjalna premiera tego t-shirtu, czyli t-shirtu Only Good Vibes. Tutaj mamy ten haft. Only Good Vibes i uśmieszek biały, taki subtelny, delikatny. A po drugiej stronie również mamy napis, który jest bardzo prawdziwy i ja go bardzo lubię. Teraz biorę się za szybką pielęgnację, robię taki mega lekki makijaż. I lecimy sobie na kolację, na twarz krem. To jest już ta końcóweczka, co wam pokazywałam na jednym z pierwszych vlogów, że mam końcóweczkę. Stwierdziłam, że wezmę go na wyjazd i może go wykończę tutaj. To jest Eveline Rich Coconut, dostępny u nas w drogerii flowy.pl. Także jak szukacie czegoś lekkiego, to jest bardzo fajny i myślę, że sprawdzi się dla każdego typu skóry. Jest właśnie też dobry pod makijaż, dlatego ja go bardzo lubię, zwłaszcza na co dzień. Co 20 minut mamy zbióreczkę przed pokojami i idziemy na krupówki na kolację. Także muszę się szybko streszczać z makijażem i z wysuszeniem włosów. A jeśli chodzi jeszcze o koszulkę, to jest to oczywiście polska produkcja z polskiego materiału. Materiał to 95% bawełny, 5% elastanu. Także jest to super skład. Także zapraszamy was do zakupu. Na głowie oczywiście opaska również z wałką, więc zamawiając koszulkę w dniu premiery możecie dorzucić sobie opaskę. Opaskę sprzedajemy z prezentami. Przy zakupie opaski dostajecie maseczkę nawilżającą i płyn micelarny gratis. Także więcej info na stronie wałką. Ja szybciutko się maluję, ubieram i lecimy coś zjeść. Oczywiście wszystkie kosmetyki, których używam, dostępne są na Flowy. Będą pewnie pytania, tak jak zawsze, o podkład i o korektor, bo to zawsze pytacie. Więc podkład to Paese Luminous Long Cover, a korektor to Miss Sporty Perfect to Last. Taki lekki, średnio kryjący korektorek. Gotowi do wyjścia, ale słuchajcie, umyłam włosy w tej wodzie tutaj góralskiej. Wzięłam tylko odżywkę do włosów, jak widzieliście, pakowałam się i zapomniałam wziąć jakiegoś olejku albo jakiejś odżywki w sprayu, którą nakłada się bez spłukiwania i mam takie dziwne włosy, woda jest taka twarda chyba tutaj i nawet jak suszyłam, to starałam się suszyć na szczotce, zwykłej szczotce, co prawda, ale mimo wszystko są takie jakieś dziwne w dotyku, strasznie twarde.
więc trochę żałuję, że nie mam jakiegoś olejku, no ale już trudno. Ubrana cieplutko, w kilka warstw, na cebulkę, Kasper? Ready? Ja nie na cebulkę. Też? Tak. Też na cebulkę, też masz kilka warstw ja przecież. Ja na czerwoną. Dobra, Kasper, na czerwoną cebulkę. Idziemy, chodź. Idziemy sobie już, odpowiednio się ubrałam. Bałam się na początku, że trochę będzie mi za zimno, bo dzisiaj jest o wiele chłodniej niż wczoraj, jak szliśmy na kolację. Ale po pierwsze mamy całkiem blisko tej knajpki, do której dzisiaj idziemy, bo mamy w ogóle... No, ten nasz hotel jest w takiej fajnej lokalizacji, że praktycznie wszędzie mamy blisko do Krupówek dosłownie moment. A Mateusz jest naszym kierownikiem wycieczki. Często bywa w Zakopanem, więc zna dużo fajnych knajpek, więc praktycznie każde miejsce, które wybieramy, wybieramy z jego polecenia, ma przetestowane, więc wiemy, że dobrze zjemy i nie rozczarujemy się. Także lecimy. Piękną wieczorową porą, bardzo w ogóle spokojną, spokojnymi uliczkami idziemy, że minęliśmy może na razie 2-3 samochody. Tak. No i tyle. Chciałam się do was tak odezwać z drogi, bo się zachwycam tym, jak tutaj jest pięknie. O, to musiała. No, jestem, widzę. Nagrałam to nawet. Kacerku, nieładnie. Nagrałaś to? No, tak. Oh, yeah. Lekka pomyłka, teraz już będzie dobrze. Wróciliśmy ze spacerku, z kolacji. W ogóle tu ciemno. Ja zdecydowałam się tylko na rosołek. Byłam taka pełna po tym obiadowym jedzeniu, że w ogóle już jakby nie chciałam nic więcej jeść, więc tylko zamówiłam sobie rosół, pojadłam sobie. Było bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie. Dobre jedzonko. Praktycznie wszyscy, jak byliśmy w czwórkę, to każdy był zadowolony ze swojego posiłku, także mogę wam śmiało polecić tą knajpkę. Teraz wróciliśmy sobie do pokoju i będziemy sobie siedzieć, mamy grę. Tak jak wam pokazywałam, wzięłam ten Dixit Uno, więc wpadę do nas Mateusz z Moniką i chyba sobie coś tam pogramy, pogadamy, pośmiejemy się, także dzięki wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga, no i widzimy się już jutro. Pa!